Tradycyjnie na początku listopada policzanie zgromadzili się pod Brzozowym Krzyżem u zbiegu ulic Licealnej i Spółdzielczej, by modlić się w intencji ofiar obozów pracy zlokalizowanych w Policach w czasie II wojny światowej. Praca nie była wynagradzana, a jedynie zapłatą często była bicie i śmierć. My, może nawet z różnych wyznań, zapewne tak, ale przecież przed Bogiem wszyscy są ci sami. Kilka lat temu spotkanie modlitewne zainicjował ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Od tej pory każdego roku pod Brzozowym Krzyżem gromadzą się uczniowie, poczty sztandarowe oraz przedstawiciele lokalnego samorządu. W czasie II wojny światowej na terenie Polic istniały cztery obozy pracy, dwa obozy karne oraz filie obozów koncentracyjnych Stutthof oraz Ravensbrück. Przy produkcji benzyny i rozbudowie fabryki pracowało jednorazowo około 30 tysięcy więźniów. Byli wykorzystywani do najcięższych prac i pozbawieni odzieży ochronnej. Jedną z najgorszych była praca przy załadunku produktów ubocznych fabryki, smoły, paku czy lepiku. Zginęło tu około 13 tysięcy osób. Spotkanie modlitewne pod Brzozowym Krzyżem organizuje parafia pod wezwaniem świętego Kazimierza przy wsparciu Stowarzyszenia Skarb. 20 października odbyła się debata społeczna, której tematyką było aktywizowanie i bezpieczeństwo seniorów. Projekt realizuje m.in. Stowarzyszenie SOS dla Rodziny. Zajmujemy się rodziną i generalnie nas interesuje rodzina od osób najmłodszych do seniorów, czyli wszystkie pokolenia. Zajmujemy się jej bezpieczeństwem i pracą. Więc tutaj jakby mamy naturalną współpracę z policją, więc pewnie to był ten kierunek, który obrodził takim właśnie partnerstwem. Seniorzy to osoby pragnące kontaktu z innym człowiekiem, ufne, czasem nieporadne. Łatwo mogą paść ofiarami przestępców, podszywających się pod wnuczków, inkasentów czy policjantów. Cieszą się z każdego spotkania i wtedy, kiedy ktoś zapuka do drzwi czy zadzwoni, są bardzo często szczęśliwe, że mogą po prostu z kimś porozmawiać, a oszuści niestety wykorzystują to. Są bardzo dobrze przygotowani psychologicznie i tak potrafią poprowadzić rozmowę, że bardzo, bardzo wiele informacji mogą pozyskać właśnie od takiej starszej osoby. Dziś seniorzy działają w stowarzyszeniach, rozwijają pasje i żyją aktywnie. Niezależnie od tego należy często im przypominać o zachowaniu ostrożności każdego dnia, na ulicy, w sklepie, a nawet we własnym domu. Dowiedziałam się dużo, dowiedziałam się o tym wnuczku, o policjantach, także teraz nawet ci, co przychodzą, nawet kobieta w ciąży, tego to nie widziałam, a to takie ważne. Przyjdzie kobieta płacząca, prawie pada na drzwi. Tyle się słyszy na przykład. Przecież pomimo, że ostrzegają, tyle się mówi, a jednak zdarzają się przypadki oszustwa. I na wnuczka, i na policję, policjanta. No różne są metody. Pani Lidia już 20 lat temu o mało nie padła ofiarą oszusta. Jak wielu Polaków czekała na przydział mieszkania, a nieuczciwy człowiek zadzwonił do niej, by odebrać zaliczkę za lokal. Coś mnie tknęło i zadzwoniłam do lokalówki. Pytam się, czy faktycznie już jestem, mam przydział mieszkania, więc panie mi szybko kazały przyjść do lokalówki. I tak troszkę powiem, pochwalę się, że miałam nawet spotkanie chyba z wiceprezydentem i przy kawie i przyszła policja i mówili, że właśnie polują na tego pana i że pytali się, kiedy ten pan do mnie ma przyjść po pieniądze. I faktycznie ja powiedziałam i dwa dni później zrobili u mnie w mieszkaniu zasadzkę. No nie ukrywam, że to emocje dla mnie były straszne. Seniorzy bardzo często uczestniczą w spotkaniach i prelekcjach, które przypominają o zagrożeniach. Z tego powodu i oszuści ciągle doskonalą swoje metody. Warto powiadamiać policję o każdej próbie oszustwa. Na bieżąco analizujemy każdy przypadek, natomiast niestety wszyscy nam nie zgłaszają tych okoliczności i po prostu podczas spotkań apelujemy do starszych osób, żeby nie bały się policji, nie bały się dzwonić i żeby te zgłoszenia jednak były. Wiemy o niektórych usiłowaniach też. W 2015 roku w województwie zachodniopomorskim w grupie seniorów polska policja odnotowała aż 40 samobójstw, rok później 53. Przyczyną są najczęściej brak zainteresowania ze strony rodziny i otoczenia, brak środków do życia i choroby.
Pod koniec 2014 roku nasz kraj liczył 38,5 miliona ludności, w tym 8,5 miliona osób powyżej 60 roku życia. W wieku senioralnym jedną z najbardziej dokuczliwych dolegliwości jest pogarszająca się pamięć. Seniorom trzeba wszystko pokazywać, przypominać, bo inaczej zapominają. Bo starsi ludzie z pamięcią mają trudno. Zbyt jestem uświadomiona, także nie mam się czego bać. Mam nadzieję, obym moja pamięć i myślenie było takie jak najdłużej. Wraz z wiekiem senioralnym przychodzą kłopoty z poruszaniem się i pogarszającym się wzrokiem. Dlatego należy zadbać m.in. o lepsze oświetlenie ulic. Na przełomie października i listopada w kilku miejscach Polic zamontowano specjalne lampy oświetlające przejścia dla pieszych. Między innymi na ulicy Piłsudskiego, Mazurskiej, Roweckiego i Siedleckiej. Inkubator pomysłów Twórcze działania lokalne w Policach był projektem, w którym złożono 7 wniosków walczących o dofinansowanie do ich realizacji. Wniosek Marcina Śliwińskiego Back to the Old School uzyskał akceptację komisji konkursowej, która przyznała dofinansowanie w wysokości 2350 zł. Do tej pory udało się zrealizować m.in. filmik przedstawiający dotychczasowe działania młodych ludzi. Pierwsze działania rozpoczynały się w sierpniu, kiedy koordynator wybierał liderów i następnie liderzy wybierali po 10 uczestników, którzy spotykali się w ustalonym przez siebie terminie, aby omawiać poszczególne cele, a następnie je realizować. Na pomysł realizacji projektu wpadł policzanin Marcin Śliwiński, absolwent studiów pedagogicznych, gdy zauważył brak imprez o charakterze rozwojowym dla młodzieży. Jego projekt Młodzi Ludzie będą sami realizować. Można uczestniczyć w wielu imprezach na terenie Szczecina, jednak te imprezy przede wszystkim stawiają na rozrywkę. Rozrywka jak najbardziej, nie mam nic przeciwko, ale chciałbym coś więcej osiągnąć, jeżeli chodzi o imprezy różnego rodzaju. Dlatego mój projekt jest nastawiony przede wszystkim na rozwój młodzieży, czyli na odkrywanie siebie, własnego potencjału, który jest ukryty, na wyrażenie, na pokazanie swoich talentów ukrytych. Także chodzi o rozwój umiejętności interpersonalnych, aby młodzież potrafiła i chciała uczestniczyć w życiu społecznym. Młodzież dla młodzieży to hasło przewodnie projektu, który skierowano do osób w wieku od 16 do 19 roku życia. Mamy potrzebę, żeby pokazać, że młodzież umie zrobić coś sama. Młodzież jest często teraz pokazywana w negatywnym świetle. Mało się o nas słyszy, mało się o nas mówi, a chcemy pokazać, że potrafimy coś zrobić sami, bez pomocy dorosłych. Podsumowanie projektu odbędzie się 11 listopada w Klubie Nauczyciela. Organizatorzy przewidują, że w zamkniętej imprezie weźmie udział około 100 osób, uczniów i studentów z terenu powiatu polickiego. Mamy już zaplanowane atrakcje. Jeżeli chodzi o atrakcje, to mam tu na myśli m.in. oprócz oczywiście zabawy tanecznej, która jest motywem całej tej imprezy, będą jeszcze przewidziane takie atrakcje jak występ piosenkarzy, bitwa taneczna, która zrzesza tancerzy wszystkich stylów tanecznych. Będzie również odtworzony filmik, który udało nam się nakręcić, fabularny, krótkometrażowy, w ramach tego projektu, w ramach spotkań. Pomysłodawca chce wyciągnąć młodych ludzi z domów, by nie spędzali zbyt wiele czasu na przykład przed komputerami. Projekt Młodzież dla Młodzieży to okazja do aktywizacji młodzieży i zachęcenia jej do działania na rzecz innych oraz do integracji we własnym środowisku. Chcielibyśmy, żeby po tym projekcie zachowały się może jakieś znajomości, może przyjaźnie na całe lata, żeby młodzież odkryła swoje talenty, to, że potrafili coś zrobić sami. 2350 zł z inkubatora pomysłów to w ocenie organizatorów kwota skromna, ale wystarczająca. Marcin mógł starać się o 7 tysięcy, ale chciał pokazać młodzieży, że niskim kosztem oraz własnymi siłami i pracą też można zrealizować znakomity pomysł. Przedszkolaki z piątki odwiedziły redakcję telewizji Police. 25-osobowa grupa sześciolatków od kuchni przyjrzała się pracy dziennikarzy i operatorów kamery.
Nie brakowało mądrych pytań i równie ciekawych stwierdzeń. Dzieci, zwiedzając siedzibę telewizji przy ulicy Rycerskiej, zobaczyły, jak powstają programy informacyjne oraz do czego służy studio. Dowiedziały się, jak trudna i odpowiedzialna bywa praca dziennikarza, a w zamian zaśpiewały jesienną piosenkę. Część przedszkolaków na bieżąco śledzi lokalne wydarzenia emitowane na naszej antenie. Padło nawet stwierdzenie, że telewizja Police nadaje już od 90 lat. Bardzo byśmy chcieli i tego sobie życzymy. Dlatego tym bardziej cieszy fakt, że kilkoro przedszkolaków zadeklarowało, że w przyszłości chcą pracować w mediach. Trzymamy kciuki za najwytrwalszych.